Aby ukryć stronę logowania, ponownie wykorzystam wtyczkę server. A wtyczkę zainstalowałem w lekcji Ograniczenie liczby prób logowania, także odsyłam do tamtej lekcji, jeżeli chodzi o proces instalacji wtyczki, jak i pobieżne omówienie. A teraz warto sobie zadać pytanie, co właściwie chronimy. I w tym przypadku chronimy konkretny plik, który znajduje się na naszym serwerze, mianowicie wp-login.php, który możemy znaleźć w głównym katalogu WordPressa. A to oznacza, że mamy do niego dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, wpisując nazwę naszej domeny, następnie ukośnik i nazwę tego pliku. Automatycznie jesteśmy przekierowywani do formularza logowania. Ja na początku proponuję wysłać zapytanie do tego pliku metodą get z wykorzystaniem strony curlit. Także wybieram metodę get, następnie wprowadzam adres mojej domeny, nazwa pliku, definiuję nagłówek. Muszę jeszcze udowodnić, że nie jestem robotem. Mam nadzieję, że to pójdzie szybko i gładko. I z tego powodu właśnie nie wykorzystuję mechanizmu Recapture. OK. I załaduj żądanie. No dobrze, widzimy, że dostęp do pliku WP Login PHP jest swobodny. Także przejdźmy teraz do ustawień wtyczki. Czyli WP Server. Ustawienia główne. Tutaj przywijamy do sekcji Własna strona logowania. Następnie w polu Własny adres logowania wprowadzamy taki ciąg znaków, który będzie stanowił swoiste przedłużenie adresu dostępu do pliku wp-login.php. Można powiedzieć, że tworzymy tutaj swoisty wirtualny folder, wewnątrz którego będzie znajdował się plik logowania. Chociaż faktycznie oczywiście on cały czas będzie dokładnie w tym samym miejscu. Ja by uprościć sobie zadanie wprowadzę tutaj słowo Dzień dobry, ale pamiętajmy o tym, aby wykorzystywać mniej oczywiste słowa. Także dzień dobry, następnie zaznaczę opcję. Wyłączę wp-login.php, czyli zablokuj bezpośredni dostęp do tego pliku i przekieruj na stronę błędu serwera 404. Także zaznaczam tą opcję i zapis zmiany. Zaraz po zapisaniu zmian, wtyczka nasz ostrzega, iż formularz logowania będzie teraz dostępny pod nowym adresem. Także oczywiście warto go zapamiętać, szczególnie jeżeli posłużyliśmy się mniej oczywistym słowem niż dzień dobry. A ja w tym przypadku po prostu się wyloguję. OK, i przejdę do strony herit. Tutaj ponownie zapytanie do mojego serwera w oparciu o domyślny adres do strony logowania, czyli domena plus nazwa piku. Wcześniej oczywiście ponownie muszę udowodnić, że nie jestem robotem. OK, i załaduj zapytanie i zobaczymy jaka będzie odpowiedź serwera. W tym przypadku dostęp do tego konkretnego zasobu jest zamknięty. Serwer zwrócił błąd 404, czyli nie znaleziono. I odpowiednia informacja również zostanie wyświetlona w przeglądarce internetowej. Czyli strona nie została znaleziona. I w tym przypadku zaloguję się do mojego serwisu z wykorzystaniem nowego adresu internetowego. Także usunę tą końcową wartość. Pozostawię tylko Dzień dobry, ukośnik. Enter. Ok. Nazwa użytkownika. Hasło: zaloguj się. I w ten sposób prezentuje się ukrywanie strony logowania z wykorzystaniem tej konkretnej wtyczki, która również pozwala nam określić reguły związane z liczbą prób logowania.